Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. w Rzeszowie podpisano kontrakt programowy dla województwa podkarpackiego. Po raz 15 w Krośnie odbył się kiermasz wielkanocny. Strefa płatnego parkowania w Jaśle została poszerzona. Zagórskie Centrum Kultury Foresterium przygotowuje się do otwarcia sezonu turystycznego. W Rzeszowie podpisano kontrakt programowy dla województwa podkarpackiego. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na Podkarpacie ma trafić 2 miliardy 181 milionów euro. Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych. Kolejny etap, tak można powiedzieć. Wiemy o tym, żeby skutecznie wydatkować środki, trzeba się do tego przygotować, trzeba mieć przygotowaną strategię. Trzeba mieć przygotowane programy. Te wszystkie etapy realizujemy. Dzisiaj no, ważna decyzja, bo ona pokazuje, w jaki sposób będziemy mogli wykorzystać te 2 miliardy 181 milionów euro, czyli prawie 10 miliardów złotych, które trafi do naszego województwa. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać na Podkarpaciu w tak ważnym momencie, w momencie, który przybliża nas właśnie do tego, o czym mówił pan marszałek, czyli do rozpoczęcia wdrażania środków, a tak naprawdę do rozpoczęcia formalnych negocjacji zapisów programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podkarpackiego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z Komisją Europejską. Oprócz tych ważnych inwestycji, które zostały wskazane w kontrakcie programowym, kontrakt programowy zawiera również informacje na temat środków, które będą przeznaczone na realizację tych inwestycji, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Plus, ale to również środki pochodzące z budżetu państwa czy ze środków prywatnych, jeżeli mamy takie inwestycje, które tych środków prywatnych będą wymagać. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył się kiermasz wielkanocny. Na odwiedzających czekały stoły z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi oraz rękodziełem artystycznym. Do nabycia były m.in. wielkanocne stroiki, pisanki, kartki świąteczne oraz serwety. Dużo wspaniałych przysmaków, wspaniałych koszyczków, króliczków. Naprawdę można tutaj wspomóc lokalne organizacje. RCKP organizuje kiermasz wielkanocny od 15 lat. W tym roku swoje wyroby oferowało ponad 80 wystawców z całego regionu. Najbardziej chyba są zadowoleni wystawcy, którzy przywieźli ciasta, różne takie wypieki. To cieszyło się największym zainteresowaniem. Panie, no nie wiem, godzina 12, jak rozpoczęliśmy kiermasz o godzinie 9, o godzinie 12 już pozwijali stoły, bo po prostu wszystkie asortyment poszedł od ręki. Po raz pierwszy współorganizatorem wydarzenia było Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. W dawnym dworcu PKP oferowano specjały kuchni ukraińskiej oraz rękodzieło artystyczne z Ukrainy. Wiemy, że nie każda osoba z Ukrainy ma możliwość zarabiania pieniędzy, ale też wystawiania swoich produktów. Są to osoby, które w dużej mierze mają mnóstwo talentów, więc chcieliśmy połączyć dobro z tym, żeby po prostu mogli sobie zarobić, więc zaproponowaliśmy im te stoiska u nas. Imprezie towarzyszyły warsztaty kulinarne, podczas których uczestniczki uczyły się, jak przygotowywać tradycyjne ukraińskie pierożki. Nauczyć jak nauczyć, zobaczyć jak to, bo wie pan jak to wygląda. Każda kucharka po swojemu robi, więc przyszłam zobaczyć. Pierożki ogólnie są hitem, bo każdy chyba lubi je zjadać i myślę, że zainteresowanie, wcześniej mieliśmy barszcz ukraiński, również zainteresowanie było ogromne, także kuchnia ukraińska cieszy się ogromnym powodzeniem. Jasielska strefa płatnego parkowania została poszerzona. W pierwszej strefie znajduje się m.in. ulica Kadiego, w strefie drugiej ulica Kościuszki, od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Zmiany obowiązują od 4 kwietnia. Ich celem jest zwiększenie rotacji parkujących samochodów w centrum miasta. Tak jak w większości miast w Polsce, tak i w Jaśle mamy problem z parkowaniem pojazdów, szczególnie w ścisłym centrum. Bardzo dużo pojazdów tutaj przyjeżdża i jest trudno zaparkować. Wprowadzając płatne parkingi, zwiększa się rotację pojazdów parkujących. Uczestnicy, kierowcy przyjeżdżają na jakiś czas, parkują pojazdy, załatwiają swoje sprawy i po prostu zwalniają to miejsce. Gdy nie mamy płatnych stref parkowania, takie miejsca są po prostu blokowane na cały dzień i osoby, które chcą do centrum przyjechać, załatwić swoje sprawy, po prostu nie mają takiej możliwości.
Strefa pierwsza, tak zwana pomarańczowa, poszerzona została o 6 ulic. Nową, Krótką, Kadiego, Igielną, Koralewskiego i Słowackiego. Do strefy drugiej, tak zwanej zielonej, włączono fragmenty ulic Armii Krajowej i Kościuszki. Opłaty za parkowanie pobierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Każda osoba, która parkuje w strefie płatnego parkowania, musi podać w parkometrze numer rejestracyjny samochodu. Wiąże się to z tym, że też od tego roku obowiązuje tak zwana ulga dla osób niepełnosprawnych. Można sobie pobrać darmowy bilet z parkometru. W związku z tym, żeby przypisać ten bilet do parkującego pojazdu, konieczne było wprowadzenie funkcji numeru rejestracyjnego. Numer rejestracyjny jeszcze daje nam takie ułatwienie, że gdy ktoś po prostu tego biletu za parkowanie nie umieści za szybą, albo zamykając drzwi, ten bilet zostanie zdmuchnięty gdzieś po prostu z tej deski rozdzielczej, to nawet gdy Straż Miejska przyjdzie i wypisze tą opłatę, to jest możliwość podglądnięcia w systemie, czy za ten pojazd w danym godzinie, w danym dniu na tej ulicy była wykupiona opłata i po prostu jest to podstawa do ubiegania się o anulowanie takiej opłaty dodatkowej. W strefie pomarańczowej opłata za pierwsze pół godziny parkowania wynosi złotówkę, za pierwszą godzinę 2 zł, a za drugą godzinę 2 zł i 40 groszy. W strefie zielonej pierwsze pół godziny parkowania jest bezpłatne, natomiast za pierwszą godzinę trzeba zapłacić złotówkę, a za drugą godzinę 1 zł i 20 groszy. Ruszyła pozimowa naprawa krośnieńskich dróg. Przez najbliższe tygodnie kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w ruchu. Rozpoczęliśmy od łatania najbardziej, jakby powiedzieć krótko, uciążliwych ubytków, jak i też robione są większe powierzchnie dróg, jeżeli po prostu jest już nawierzchnia dosyć mocno uszkodzona, gdzie same łatanie ubytków jest niewystarczające. Rozpoczęliśmy to na ulicy Niepodległości. Oprócz tego robiona będzie ulica Białobrzeska, już też jest to rozpoczęte. Ulica, w następnym planie mamy ulicę Piłsudskiego tutaj w rejonach Ronda i Mostu. To będziemy tutaj też kłaść po prostu na wierzchnię, częściowo, oczywiście nie na całej ulicy, tylko w miejscach najbardziej uszkodzonych. Myślę, że termin zakończenia tych prac to koniec maja. Powinniśmy te ubytki, w największe problemy po prostu zlikwidować. Rozpoczęła się przebudowa niewielkiego mostu w Warzycach. Zlokalizowany w centrum miejscowości przepust został uszkodzony 2 lata temu w wyniku intensywnych opadów deszczu. Prace naprawcze będą kosztować ponad 500 000 zł. Tam wielkim problemem podczas powodzi w 2020 roku było to, że most miał bardzo niewielki prześwit, jeśli chodzi o przepływ wody. Spowodowało to poważne piętrzenia wody i uszkodzenie całej konstrukcji. Teraz mamy o wiele większy prześwit. Most będzie duży, skrzynkowy. Most będzie poszerzony z możliwością przejazdu 2 samochodów obok siebie bez żadnego problemu, łącznie z kładką pieszą. Ta inwestycja już od 2 lat jest wyczekiwana, dlatego że ten most, tak jak widać, jest mocno zniszczony. Jest to, można powiedzieć, najważniejszy most w Warzycach, łączący, jak ktoś mówi, górę z dołem, bo to tak nazywamy, góra, dół, Warzyce. Więc oprócz tego łączący szkołę z kościołem tutaj, praktycznie wszystkie samochody tędy przejeżdżają właśnie przez tą drogę. Dodatkowo w ramach inwestycji poszerzona zostanie jezdnia w pobliżu przepustu oraz powstanie chodnik. Pozostał nam fragment drogi przy szkole z chodnikiem w kierunku kościoła poprzez most. Będzie o wiele bezpieczniej i przejeżdżać, i również przechodzić. Prace remontowe mają zakończyć się do końca sierpnia. Pisanki malowane woskiem, wykonywane techniką rytowniczą oraz ażurowe. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało wystawę pisanek tradycyjnych i współczesnych. Eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych Jasielskiego Muzeum. Najstarsze liczą około 80 lat. Część z nich to są pisanki właśnie tradycyjne, wykonywane metodą rytowniczą. To jest największy zbiór naszych pisanek. One są naturalnie oczywiście barwione. Do kolekcji należą też właśnie pisanki batikowe, które się tworzy za pomocą pisania wosku, który za każdym razem się ściera i barwi się w kolejnej, ciemniejszej barwie. To jest bardzo pracochłonna, ale tradycyjna technika i mamy naprawdę piękną kolekcję tych pisanek.
Na wystawie zobaczyć można także pisanki malowane kolorowym woskiem, oklejane słomą oraz współczesne ażurowe. Te ostatnie powstały na wydmuszkach jaj kurzych, gęsich i strusich. To są takie małe arcydzieła, ponieważ po prostu to jest na zasadzie wykonywania takiego ażuru różnymi wiertełkami, nawet takimi precyzyjnymi jak wiertła dentystyczne, więc to już jest zupełnie inna technika przy użyciu nowych technologii po prostu, nie tych narzędzi tradycyjnych, tylko technologii, które pozwalają na dużą precyzję. Od kilku lat muzealną kolekcję pisanek wzbogacają prace nadsyłane na doroczny konkurs wielkanocny. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 19 rękodzielników z regionu. Jak co roku konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Poziom prac z roku na rok obserwujemy jest coraz wyższy. Profesjonalne jury miało i tym razem duży problem z wybraniem najlepszych prac, ale myślę, że możemy pozytywnie ocenić wyniki ich pracy. Te jajka, które zostały wytypowane do pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody, zasługują na uznanie. Wystawa będzie prezentowana do 21 kwietnia. Zagórskie Centrum Kultury Foresterium przygotowuje się do otwarcia sezonu turystycznego. Pół roku temu dawny gościniec zakonny, zlokalizowany na terenie ruin klasztoru Karmelitów Bosych, został udostępniony dla zwiedzających. Ostatnie miesiące były dla nowo powstałej instytucji bardzo pracowite. Dość dużo już było tutaj ludzi, którzy przetestowali nam nasze sale i bardzo się z tego cieszymy. Tu ogromny ukłon dla nich, bo faktycznie ten sezon został wykorzystany do dociągnięcia pewnych rzeczy, do poprawek, do tego, żebyśmy nauczyli się oprowadzać, bo stworzyć takie centrum to nie jest problem, natomiast trzeba jeszcze dobrze z niego umieć korzystać. I faktycznie ten niski sezon posłużył nam do takiej nauki. Na turystów czekają m.in. sale wirtualnej rzeczywistości przenoszące do XVIII wieku. Do tej pory klasztor był znany z tego, że można było przyjść i podziwiać majestatyczne mury. Oczywiście dalej tak jest. Natomiast teraz będzie można sobie jeszcze usiąść, obejrzeć film, zobaczyć właśnie VR-y, czyli rzeczywistość trójwymiarową, rzeczywistość wirtualną. Więc jest to taka oferta naprawdę bardzo szeroka, ale to co najważniejsze, chcemy uczyć przez zabawę. Chcemy pokazywać historię, chcemy pokazywać na przykład choćby te za nami klasyczne obrazy wielkich mistrzów malarskich, ale w taki sposób, w której młodzież wyciągnie nos ze smartfona i popatrzy na to, co się dzieje na ścianie. Atrakcją jest także cela mnicha. Możemy zobaczyć habit takiego zakonnika, tu dzięki Karmelitom z Przemyśla, bo taki też nam użyczyli, ale nasz już się szyje, będzie z takiego suknia lnianego, zgrzebnego, taki, żeby bardziej oddawał charakter XVIII wieku. No i cela, która faktycznie robi tutaj ogromne wrażenie, ponieważ mamy tam meble zrekonstruowane, z te właśnie XVIII-wieczne, te jak to wyglądało, więc wszystko w jednym pokoju mamy toalety, mamy umywalkę, więc no, robi to ogromne wrażenie. Budowa Centrum Kultury Foresterium kosztowała 8 milionów złotych. W większości została sfinansowana z funduszy unijnych. Jan Szczepanik, geniusz, wynalazca, konstruktor, to tytuł wystawy prezentowanej w Krośnieńskiej Piwnicy pod Cieniami. Ekspozycja ukazuje postać wybitnego wizjonera oraz jego dokonania. Szczepanik jest autorem kilkudziesięciu wynalazków z dziedziny barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej. Wystawa jest elementem miejskich obchodów 150. rocznicy urodzin polskiego Edisona. Jest to bardzo wybitna postać, troszeczkę w Krośnie zapomniana, może gdzieś tam troszeczkę schowana do tej przysłowiowej szuflady. I celem naszego muzeum, naszej wystawy, naszych działań promujących Jana Szczepanika jest wydobycie go na światło dzienne. Wystawa składa się z trzech części. Dominantą pierwszej jest oś czasu, porządkująca fakty z życia Jana Szczepanika i okoliczności powstawania jego wynalazków. Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk. Dzieciństwo i młodość spędził w Krośnie. Uczył się w gimnazjum w Jaśle oraz seminarium nauczycielskim w Krakowie. Następnie pracował jako nauczyciel ludowy m.in. w Potoku, Lubatówce i Korczynie. Z Korczyny przeprowadził się do Krakowa, a ostatnie lata życia spędził w Tarnowie. Zmarł 18 kwietnia 1926 roku. Szczepanik wynalazł m.in. kamizelkę kuloodporną, film dźwiękowy, fotometr oraz system automatycznego tkania gobelinów. Oryginalne tkaniny wykonane właśnie tą metodą prezentowane są w drugiej części wystawy. Druga część jest rozbudowana najbardziej pod względem muzealnym, bo właśnie jeżeli chodzi o
eksponaty muzealne, to one znajdują się głównie w drugiej części i tam pokazujemy te tkaniny wykonane metodą Jana Szczepanika, gobeliny, głównie ze zbiorów Muzeum Kręgowego w Tarnowie, ze zbiorów Muzeum Rzemiosła w Krośnie i zbiorów Fundacji imienia Jana Szczepanika. I tu w sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na ogromne dzieło, jakim jest apoteoza 50-lecia panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa, która jest no, takim jednym z najcenniejszych naszych eksponatów na naszej wystawie, a fakt, że jest na przykład tylko dwa takie eksponaty na świecie, no, powoduje, że jest to taka nasza wisienka na torcie. W trzeciej części zobaczyć można modele trzech wynalazków polskiego Edisona, telektroskopu, kamery filmowej oraz kamizelki kuloodpornej. Będziemy jedynie jeszcze prowadzić prace badawcze związane z wytrzymałością właśnie tego materiału, który utkaliśmy właśnie na kule, naboje z epoki właśnie Jana Szczepanika, więc to będą próby balistyczne na specjalnie do tego przygotowanej strzelnicy, która jest wyposażona również w urządzenia badające, imitujące właśnie siłę natężenia pocisku właśnie na tkaninę i efekty tych prac. Myślę, że przedstawimy na sympozjum, które odbędzie się u nas właśnie w muzeum w maju. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 2 czerwca.